Dwa zarzuty postawił sędziemu Dominikowi Czeszkiewiczowi, zastępca rzecznika dyscyplinarnego. Pierwszy z nich dotyczy działań sędziego w sprawie napaści na 14-letnią subałczankę, gdy od śledczych do sądu trafił wniosek o niezwłoczne przesłuchanie pokrzywdzonej. Czas miał dla prokuratury ogromne znaczenie. Bez szybkiego i sprawnego przesłuchania dziewczyny, śledczy nie dysponowali kluczowym dowodem w sprawie. W konsekwencji nie mogli wystąpić do sądu o sankcję w postaci tymczasowego aresztowania ustalonego i zatrzymanego podejrzanego. Tymczasem sędzia otrzymawszy wniosek 17 stycznia wyznaczył termin przesłuchania pokrzywdzonej aż na 26 dzień stycznia. Dopiero po interwencji Hanny Lewczuk, prokuratora okręgowego w Suwałkach, termin został ustalony na 18 stycznia i w tym dniu 14 przesłuchano. Podejrzany jednak był już na wolności. Zastosowano wobec niego jedyny dostępny w takich okolicznościach środek zapobiegawczy, dozór policyjny. Podejrzany jednak niespecjalnie się nim przejął na policję nie stawił się w wyznaczonym terminie. Został zatrzymany dopiero po wydaniu za nim listu gończego. Po tym zatrzymaniu sąd zdecydował także o konieczności tymczasowego aresztowania. Aktualnie akt oskarżenia przeciwko niemu jest już w sądzie. Wkrótce trafi na wokandę. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego postawił sędziemu także drugi zarzut. Ocenie poddano orzeczenia wydawane przez sędziego Dominika Czaszkiewicza w okresie ostatnich czterech lat. Okazało się, że wydawane przez niego rozstrzygnięcia nie były prawidłowe. Uchylały je sąd wyższej instancji. W ocenie rzecznika dyscyplinarnego sędzia rażąco nieprawidłowo orzekał w zakresie kar łącznych, niewłaściwie stosując prawo materialne i procesowe. W efekcie jego orzeczenia uchylały sądy wyższej instancji, a postępowania wydłużały się. W opinii sędziego Czaszkiewicza postępowanie dyscyplinarne wiąże się z zupełnie inną sprawą. W licznych wypowiedziach dla mediów, w tym również dla portalu okopres.pl, sędzia stwierdza Wszystko wskazuje na to, że tak się dzieje, bo wydałem pierwszy wyrok uniewinniający działaczy kod. Moje problemy w sądzie zaczęły się potem wyroku.